Tom Hardy, Austin Butler, Jodie Comer, Bike Riders albo motocykliści. Jeśli widzieliście ostatni Miszmasz, to wiecie, że czekaliśmy, oczekując czegoś w rodzaju pełnometrażowego Sons of Anarchy. Natomiast mając w pamięci, że reżyserem tego filmu jest Jeff Nichols, który dał nam takie rzeczy jak Loving, czy powiedzmy Mad, Uciekinier, no jednak musieliśmy troszeczkę zdusić w zarodku te nasze oczekiwania na nowe Sons of Anarchy. No ja szczerze mówiąc nie liczyłam na nowe Sons of Anarchy, no bo zdecydowanie serial a film, wiadomo, dwie różne kwestie. I tutaj właśnie uprzedzam wszystkich tych, którzy liczyli na pełnometrażowych Synów Anarchii, tylko trochę wcześniej. No, to nie jest ten adres. To jest dużo bardziej powolny, subtelny i taki wręcz chwilami wycofany film w stosunku do tego, o jakich teoretycznie wydarzeniach opowiada. Tak, i jaką tematykę porusza. Ale zanim opowiemy wam, czym i o czym tak naprawdę są motocykliści, to mała przerwa dla partnera dzisiejszego odcinka, którym jest TV Smart Go. Czyli taka telewizja internetowa połączona z wyjątkowo bogatą biblioteką filmów na żądanie. Czyli w skrócie możecie stworzyć sobie Smart TV w przeglądarce internetowej np. waszego laptopa albo urządzeń mobilnych z systemem Android lub iOS. Wszędzie tam, gdzie znajdziecie dostęp do internetu. Więc jest to propozycja przede wszystkim dla tych, którzy sporo podróżują i nie chcą rezygnować ze swoich ulubionych programów telewizyjnych, bo mamy tutaj dostęp do najpopularniejszych kanałów i pełen program telewizyjny na wyciągnięcie ręki. I liczba tych kanałów będzie zależeć oczywiście od wybranego pakietu. Aktualnie mamy dostępne 3 warianty. W pakiecie Start mamy 23 kanały, w pakiecie Standard mamy 52 kanały, a w pakiecie Max aż 86 kanałów telewizyjnych, które właśnie widzicie na ekranie. Ale nie jest tak, że to jest wyłącznie telewizja przez internet, bo jak zajrzymy sobie do zakładki VOD, to naszym oczom ukazuje się całkiem spora biblioteka filmów do wypożyczenia. Od całej masy nowości, które dopiero co zniknęły z ekranów kin, przez filmy dokumentalne i festiwalowe perełki, aż po klasykę i kultowe serie filmowe. Znajdziecie tutaj całą serię Harry'ego Pottera i żeby zrymować to też Kaskadera, także nowego Mad Maxa, albo na przykład Anatomię Upadku. I naprawdę polecam wam przejrzeć ten katalog, bo jest tego całkiem sporo, a to zawsze jest jakaś dodatkowa okazja do tego, żeby znaleźć film, którego być może nie znajdziecie na innych platformach. Jeżeli więc temat was zainteresował i chcielibyście poznać więcej szczegółów, to klasycznie wszystkie linki znajdziecie w opisie pod tym odcinkiem. My oczywiście dziękujemy TV Smart Go za sponsorowanie tego materiału i wracamy do motocyklistów. Jeżeli chodzi o fabułę tego filmu, to będziemy się tutaj przyglądać kilkorgu bohaterów z perspektywy wywiadów, tak, prowadzonych z jedną z bohaterek przez twórcę takiego albumu, który właściwie jest inspiracją do powstania tego, tak, filmu. Który może kiedyś będzie książką, my już wiemy, że jest właśnie, że został opublikowany i na podstawie tej konkretnej książki powstała fabuła oraz scenariusz do tego filmu. I tutaj będziemy przyglądać się właśnie historii motocyklistów, którzy z biegiem czasu zmieniają swoją grupkę w gang. Na czele gangu stoi Johnny, w tej roli Tom Hardy, natomiast głównym bohaterem, albo jednym z głównych bohaterów jest tutaj Austin Butler, bardzo taki małomówny, w takiej małomównej wersji, oraz właśnie Jodie Comer, która tak naprawdę wprowadza nas do tego świata, bo ona jest troszeczkę z zewnątrz, ona też się tym kompletnie nie interesowała, ale w pierwszych scenach wchodzi do klubu, w którym urzęduje właśnie gang motocyklowy i tam poznaje bohatera Benny'ego, granego właśnie przez Butlera. I od tego momentu ta kostka domino wpuszczona w ruch tworzy nam całą lawinę wydarzeń. Tak. Natomiast faktycznie mamy klamrę tego wywiadu i to z perspektywy Katie. Dowiadujemy się, co tam się działo, co wpływało na co i właściwie dlaczego jest tak, jak jest na samym końcu tego filmu. Tak. I to jest chyba moje największe zaskoczenie, bo nie wyciągnąłem tego absolutnie ze zwiastunów, że to ma taką właśnie formułę trochę kronikarską, takiego podsumowania pewnej epoki. I pod tym kątem myślę, że ten film odwala kawał dobrej roboty, szczególnie dla ludzi, którzy faktycznie interesują się tym tematem. Że on będzie w stanie oddać tę atmosferę, ten klimat tych gangów motocyklowych, tych klubów, tego brum-brum, które jest takie dosadne i takie mięsiste w filmie. Natomiast ja mam poczucie, że tego jest
trochę mało właśnie względem wydarzeń, które oglądamy, bo tutaj jest w tym filmie kilka takich punktów, po których następuje jakiś zwrot, czy trzeba dokonać jakiejś innej decyzji niż ta, którą zakładaliśmy, ale jednak mam poczucie, że ten film nie wchodzi wystarczająco głęboko w ten temat i w samą, nie wiem, filozofię społeczną takiego ruchu. Tak, tak, tak. A była tutaj przestrzeń na to, bo to jest film, który trwa 2 godziny, i ma kilka kluczowych wydarzeń, ale przez większość czasu jednak jest to rozmawianie o tym, jak z tej albo z tej perspektywy wygląda to, co robią bohaterowie. I przez to, przynajmniej moim zdaniem, trudno jest w takiej formie zbudować raz napięcie względem właśnie potencjalnego finału, dwa, nasze zaangażowanie w bohaterów, bo tak naprawdę głównie możemy sympatyzować tutaj z postacią graną przez Jodie Comer. Tak. Ona jest też najwięcej na ekranie, tak naprawdę. O całej reszcie wiemy relatywnie niewiele. I tak jak możemy oczywiście pałać sympatią do postaci Beniego, jeżeli ktoś tak ma, albo Johnego, bo jednak oni się tutaj przede wszystkim będą przewijać w tej historii, no... Miałam poczucie, że trochę właśnie mam za duży dystans. Tak, tutaj po pierwsze jest problem z tempem. Ten film tak ślamazarnie się rozwija. Zorientowaliśmy się w okolicach jakiejś 50 minuty, że w tym filmie jeszcze nie było takiego wyraźnego konfliktu i w sumie nie wiemy, jaka jest stawka i gdzie nas ta historia prowadzi. Oglądało się to do tego momentu bardzo przyjemnie, bo wejście do tej kultury właśnie jest sportretowane z takim szacunkiem i potrafi wzbudzić zainteresowanie. Tak, i ja uważam, że jest w ogóle przepiękna scena tego, jak nasi bohaterowie, w sensie Katie i Benny, się poznają pierwszy raz. I jak jest zobrazowane to takie błyskawiczne zauroczenie właściwie. To raz, a dwa, że chyba dawno już nie widziałem takiego bohatera, który mówi tak niewiele, a jednocześnie próbują nam tutaj twórcy zbudować relację romantyczną, albo kiełkującą relację romantyczną, która ostatecznie prowadzi do ślubu. I to się szybko dzieje w filmie, to nie jest żaden spoiler, ani nic takiego, ale ten bohater praktycznie nic nie mówi, tak, tylko patrzy i wydarzenia wokół niego tak naprawdę nabierają tempa. Samodzielnie, trochę. I to samo jest w tej relacji trochę takiej ojcowskiej, czy też starszego brata z Johnem. Bo wiemy, że on go szanuje, on by za niego życie oddał i w ogóle, ale skąd my to wiemy? W zasadzie wiemy to dzięki temu, że bohaterowie to mówią i na przykład też podkreślają to, że Ben jest takim bohaterem, który nigdy nie płakał, nie uronił żadnej łzy, niezależnie od tego, co mu się wydarzyło w życiu. No i wiemy, że to będzie musiało mieć jakieś przełamanie, że muszą być tutaj jakieś wydarzenia, które sprawią, że ten bohater jednak się złamie. Tak. I jest tutaj właściwie w niemal każdej scenie to takie krytyczne podejście do tematu, że prawdziwy facet to nigdy nie płacze, a oni wszyscy są prawdziwymi facetami na motocykl. Tak. I oddaliby życie za swój klub, nie pozwolą zdjąć z siebie kurtki. To jest także jedna z pierwszych scen, która pokazuje nam, że ten bohater ma te bardzo sztywne zasady, których się trzyma i których nie pozwoli złamać. Tak, i jest w tym jakaś taka motocyklowa poezja. Tak, 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 absolutnie. I jest tutaj miejsce na refleksję, natomiast nie wiem, czy widzowie po tych pierwszych, nie wiem, godzina 20, półtorej godziny, czy będą na tyle zaangażowani, żeby tam wyłuskiwać dla siebie rzeczy. Bo tak, to uważam jest problemem tego filmu. Ja uważam, że to jest świetnie zagrany film, to jest świetnie sfotografowany film, to jest film, który ma zbudowaną, być może dla niektórych niesamowitą atmosferę, która będzie przyciągająca. Natomiast ja mam tutaj problem z decyzyjnością. Co tak naprawdę w tej historii będzie stanowiło clue, co będzie najbardziej istotne, co sprawi, że będziemy przy tym ekranie aż do samego końca. O tych bohaterach można było powiedzieć dziesiątki różnych historii, właśnie być może w formie jakiegoś serialu dokumentalnego. Natomiast tutaj musieli z tych historii wszystkich wybierać konkretne elementy, z których stworzono nam narrację, z których stworzono fabułę i ostatecznie im bliżej jesteśmy finału, tym bardziej orientujemy się, że te wszystkie rzeczy już gdzieś widzieliśmy, już gdzieś były zrobione lepiej, że tak naprawdę nie trzyma nas to ostatecznie w napięciu, chociażby się ci aktorzy dwoili i troili. To prawda, no jednak pojawiają się tutaj schematy, które znamy i być może
właśnie znamy je stąd. To znaczy... Tak, że to był ten origin. Tak. I nie ma w tym nic złego, absolutnie. Tylko co w takim razie ma nas przytrzymać przy ekranie? Bo umówmy się, jest tutaj masa fantastycznych scen, które pokazują nam, jak łatwo jest złapać takiego bakcyla, z którym idzie się potem przez życie. Jest scena, w której Tom Hardy na przykład ogląda telewizję, widzi Marlona Brando. W dzikim, tak. Tak. I łapie taką zajawkę, bo to jest jedna z retrospekcji. I stwierdza, że to być może będzie kierunek na całą resztę jego życia. To będzie budowało jego tożsamość na swój sposób. I taka błaha rzecz, to, że oglądamy jakiś film i on nas jest w stanie tak mocno zainteresować, zaintrygować, że potem zmieniamy całe swoje życie przez to jedno małe wydarzenie, to też jest tutaj bardzo ciekawie zaznaczone. Zgadzam się z tym jak najbardziej i w ogóle uważam, że te nawiązania kulturowe, bo też mamy tutaj później Easy Ridera, oczywiście z tym, że tutaj jeden z członków ma reklamować tak naprawdę. Swoją drogą film. Norman Reedus się tu pojawia, który nie przypomina samego siebie. No, przypomina. Trochę przypomina, ale wygląda inaczej. Somebody told me you're the guy I need to talk to. Maybe. Ale też uważam, że została tutaj trochę zmarnowana szansa na to, żeby pokazać jakoś szerzej czy głębiej takie tło społeczno-kulturowe, tę kulturę kontestacji i to, że to też jest wymiar buntu. Bo tak, mamy nawiązania tutaj do wojny w Wietnamie, jasne, z tym, że to się zamyka jednym zdaniem i już się nie skupiamy na tym, co to zrobiło z głowami tych chłopaków, że oni muszą iść w coś, co pozwala im nie myśleć tak nie, naprawdę. Nie, bo ta historia ma raczej bardziej wymiar osobisty. Przez co całość wypada dosyć blado. Pomimo, że widać tutaj szacunek dla tej subkultury, widać tutaj jakąś taką fascynację samym zjawiskiem. Ale i też taki... Aktorzy to oddają też. Taką nostalgię, taki sentyment. I ja to rozumiem i ja to czuję, w sensie z tego filmu, ale uważam, że mógł być filmem lepszym, bardziej spełnionym i opowiedzieć więcej też dla tych osób, które nie są tą kulturą w ogóle zainteresowane. Tak. Bo rozumiem, że jeżeli ktoś w tym siedzi i na przykład zna ten album, to to będzie dla niego być może ciekawa propozycja pod tym kątem, że resztę historyjek i tak sobie dopowie, a tutaj ma wprowadzone w ruch niemalże te fotografie, które tak. ogląda. Natomiast jeżeli chodzi o sam film, jak on jest zbudowany, jak wygląda struktura scenariuszowa, tutaj można mieć sporo zastrzeżeń. Ja też się zastanawiam, czy nie było tak, że było dużo więcej materiału wyjściowo i on wyleciał, bo mamy tu chwilami takie skoki, które nie są zbyt umotywowane moim zdaniem i przez to pojawiają nam się takie dziury, że a dlaczego jesteśmy już tutaj? I ktoś nam to później prawdopodobnie w dialogu wyjaśni. I tak też trudno powiedzieć, ile tak naprawdę czasu mija w tym filmie, bo raz ląduje w szpitalu jeden z bohaterów, nie wiadomo ile minęło zanim wyszedł. No parę ładnych lat na pewno. I ostatecznie uważam, że to jest film niezły, natomiast dla hermetycznego grona przede wszystkim. Ale też nie wiem z drugiej strony, czy to hermetyczne grono jest przygotowane na tak powolną narrację, bo to jest narracja właśnie bardziej, mimo wszystko, nowohoryzontowa, gdzie ten film miał swoją przedpremierę, niż Synów Anarchii, na co ludzie mogą liczyć po prostu. I po tym zwiastunie, w którym też, nie wiem, pojawia się jakaś strzelanina, czy pojawia się jakiś pożar. No to są takie mylne tropy w zwiastunie. Tak. Sama fabuła tego nie dotyczy, to jest dosłownie jakaś jedna scenka, która zarysowuje nam, powiedzmy, kontekst jakichś wydarzeń. Czy status tej grupy na danym etapie. Na przykład. Ja absolutnie wam nie odradzam tego filmu, ale idźcie przygotowani, że no to nie jest tak na wysokich obrotach, jakbyście się mogli spodziewać. Tak. Że tutaj Hardy nie będzie na pełnym Hardym. On jest jak najbardziej dobry w tej roli. Jeżeli jesteście fanami Toma Hardy'ego, to jak najbardziej obejrzyjcie ten film, bo on tu jest w ogóle bardzo zabawny. I say no. Zresztą obaj, i Benny, i Johnny są tacy nakreśleni grubą krechą. I ja mocno. Mam poczucie, że Benny'ego to tu jest jednak mimo wszystko za mało, jak na fakt, że to przez niego Katie w ogóle trafia do tego środowiska. W każdym razie no trochę szkoda. Naprawdę mógł być z tego świetny film. I ma momenty, w których miałem poczucie, że hej, to może być jednak świetny film. Pomimo tych wszystkich opinii takich nie za specjalnych, tak. Muzycznie też bardzo ładnie to wszystko... To wszystko w obrazku, wizualnie, audiowizualnie jak najbardziej działa, aktorzy robią co mogą, natomiast scenariuszowo... Oczywiście, jeżeli wy już ten film widzieliście, to dawajcie znać w komentarzach, jakie są wasze przemyślenia po tym seansie, czy macie takie same odczucia, jeżeli chodzi o tą strukturę przede wszystkim scenariusza. I jeżeli jesteście fanami tematu, to dawajcie znać, jakie filmy czy seriale właśnie w tej tematyce warto obejrzeć, warto polecić innym widzom. Tak.
I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. I do zobaczenia w następnych.